No siema, nie wiem czy wiesz, ale na niebiesko demerale to masz mi już 3% na wszystko, nie? Po co przepłacać, jak tu frikaska jest? No i gierki masz na PC, konsolę i nawet Nintendo. I teraz słuchaj gościu, Eneba współpracuje z Trustly, a to dostawca płatności, który łatwo płaci za pomocą konta bankowego. Płać łatwo ze swojego banku za pomocą Trustly, bez aplikacji, bez rejestracji, bez ręcznych wpisów i bezpiecznie. Do płacenia z Trustly nie musisz mieć nawet żadnych kart ani haseł, a używasz kaski, którą masz. Jak coś, to jest link w opisie. Siema, siema, jestem Mario Gipla, to jest koniec z naszej serii Podwórko Kolonisty. Słuchajcie, dzisiaj kolejny nowy nabytek właśnie stoi przede mną. I jednak dzisiaj nie siewy, coś innego. Ale zanim do tego przejdziemy, oczywiście chcę powiedzieć wszystkich na Twitchu. Witam serdecznie wszystkich widzów całego Twitcha. Was też tam zapraszam, bo tam jestem od poniedziałku do piątku, tylko oprócz wtorku i czwartku. Jak za szybko, to poniedziałek, środa i piątek o 17. Od 17, nie? No, więc to tyle. Łapka w górę, subskrypcja i lecimy z odcinkiem. A ja teraz tak, wam pokażę, co dzisiaj będziemy robić. Dzisiaj będziemy rozdawać gnojowice, ponieważ mamy jej bardzo dużo w naszej oborze. Jak sami widzicie, gdzieś tutaj tej gnojowicy jest dużo, 44 tysiące litrów. A wy nie widzicie tego, bo kamerką zasłaniam, ale jest na czerwono, nie? Więc 44 tysiące litrów gnojowicy. Na razie trochę tutaj głoduję. Chcę, żeby zeszła im ta kiszonka, którą mam. Siano na nich sobie też do zera, więc będą chwilowo niewydajne za bardzo. I mleka też nie będzie, ale po prostu to siano bardzo mi przeszkadza, nie? W tym, że nie mogę naładować do pełna kiszonki, nie? Dobra. Dzisiaj też sobie pojedziemy ogólnie, pojedziemy sobie też siuntką, ale to potem. Bo tak, orkę już skończyłem, właśnie przyjechałem, odczepiłem sobie już pług, tutaj właśnie jeszcze MTZ chodzi na ciepłym, na ciepło, wszystko się dzieje, więc wiecie co, może jeszcze podjedziemy sobie, może też nawet, no, podjedziemy sobie jeszcze zatankować się ogólnie paliwem, więc pojedziemy do garażu. Akcja taka, że dzisiaj sobie po prostu powozimy naszą gnojowicę na polu numer 49, tam chcę przygotować wszystko sobie pod siewy. W sensie po prostu ogarnią sobie takie coś, że. Albo tak, sobie wsocho może? Ogarnią sobie takie coś, że dajemy tam gnojowicę, więc azot trochę będzie dany pod ten siew. Potem, jeśli dzisiaj nawet uda nam się to zrobić, to pobronujemy sobie. Spoko, Sebol, ale już tam też powolutku, nie? Z tymi kwiatoczkami. Więc. Pobronujemy sobie to i pod siew będzie wszystko jak ta lala i w końcu będą jakieś siewy, coś tam jeszcze wymyślimy, więc myślę, że powinno ogólnie wam się ten odcinek spodobać. Ja wiem, że ogólnie wiosny jest bardzo mało, dlatego tak trochę jej tutaj robię, bo większe rzeczy, o, tankujemy się, większe rzeczy po prostu załatwiamy jak zwykle na jesień i potem nie ma za bardzo co robić, nie? Dlatego teraz, no i full, elegancko. Dlatego teraz tak trochę tej wiosny wam pokazuję, bo ogólnie mało jej jest, nie? Co by tutaj nie gadać. Dobra. Ogólnie to jest Marshall. Zdecydowałem się na tą beczkę Marshall z jednego prostego powodu. Cena, która jest. Ilość gnojowicy, jaką możesz sobie mieścić, bo jest to aż 8000 litrów chyba, tak? Zaraz dokładnie powiem specyfikację tego. Podłączę sobie wszystko. I już wam pokażę, jak to wygląda u mnie, nie? W tej sklepiku. Jest to beczuszka Marshalla. 8000 litrów pojemności, 11 metrów to rozwala tam, nie? No i 75 koni wymagana. Więc po prostu idealna beczuszka pod naszego MTZ-a, nie? Nawet powiedziałbym, troszkę duża jest ogólnie. Ale, no, gdzieś tam trzeba się trochę rozwijać. Cześć Piotr, Elowina za sobą piosn. Nie wiem, o czym mówisz. Piosenkę jakąś, jaką znam? No musisz napisać, jaką piosenkę znam. Potem ci powiem, czy ją znam. To widzicie, cielaki nam elegancko sobie rosną, nic się z nim nie dzieje, weterynarz się przyjeżdża. Więc też to spoko. Dobra. Ogólnie tak, zdecydowałem się takie kolorki akurat tego Marshalla z jednego prostego powodu, że są ładne, nie? Tamta czerwona i niebieska, która jest domyślnie trochę mi nie pasowała, a dzięki oczywiście modyfikacji, zmianę kolorów do takich według samego siebie i materiałów, zrobiłem właśnie taką trochę miętowo-metalową. Niech tam się leje. Bo właśnie, jak widzicie, to po prostu się pasuje, nie? Żółto-szaro, taka miętowa, nie? Mi się bardzo podoba i wygląda to dosyć nieźle, nie? Także dobra, bez przedłużania, 8000 litrów zalane mamy. Ja bym też sobie z tym ruszał na poletko. No i ten, i potem co z kolonią? Się każdy będzie o to pytał? Aż mnie zgagi, aż się zgagi dostanę przez ciebie, Damian, wiesz? Z kolonią to z kolonią, no, czekamy, aż ModHub zacznie sprawdzić, nie? A potem czekamy na durne błędy. O, piesek nam czeka. Siema, piesek. Dobra. Dziewiątka. Odpalamy tutaj jest tyle biegów w tym MTZ-cie, że masakra. Nawet nie wiem w ogóle, jak ten MTZ będzie szedł sobie z tą beczką. Czy on sobie poradzi. Ale chyba powinien, nie?
Targ elegancko, 14 jeszcze, przez 2 godzinki będą tutaj na targu. Ja dzisiaj nie wstaję, więc akurat o to się, no, nie martwię, że zamykają ten targ. Dobra, no i tutaj wjazd szybko zrobimy z tej strony. Więc tak, jak to będzie automat hałas ustawiony, nie? Tak jest, no dobra, to też nie będę za bardzo tutaj wymyślał. Jakoś czwórko pójdzie. Może piątka. O, jakoś taką dyszkę leci sobie. Ogólnie bardzo mocno tutaj się to rozlewa. Dardę szóstkę. Idzie szóstkę, dobra. No, więc fajnie. Pokażę troszkę, jak to wygląda z tej perspektywy. Jak widzicie, to się całkiem nieźle to rozlewa. Nie no, akurat chodzi o o gnojowicę farming, zawsze była dobra. Pamiętam też, że właśnie na Easter 19 mega mi się spodobał taki sposób zrobiłem te tekstury tam. Trochę pokombinowane, ale naprawdę nieźle. I tu widzę, że jest podobnie z tym, nie? Że to naprawdę wygląda fajnie. To wszystko. Żadnych drzewek też nie wycinałem, nic nie powiększałem tego pola. Myślę, że dopiero na kolejnym odcinku coś tam powiedziałem, ewentualnie poza odcinkami na live'ie. Bo chyba też tak za bardzo nie ma sensu tego robić. Tutaj patrzcie, będzie cała beczka. Wylejemy tutaj. Przejazd na gospo i ten, zakować się będziemy się musieli. A tu jest 3 przejazdy dosłownie tej beczki, ej, to są fajnie. No to spoko. Trochę tutaj więcej tego idzie, bo jest jakieś tam większe zapotrzebowanie chyba na ten azot. Tak jest, Kubiczek, nagra na YouTube'ka sobie dzisiaj. Muszę robić te odcinki po prostu dla was, bo tak, raz, że chcę, dwa, że muszę, trzy, że dobrze mi to optymalizuje czas. A ponadto tak, ja dla was nagrywam, wy macie odcineczki, więc coś ciekawego dla was się dzieje na tym YouTubie. Dziś to daily jest trzymane, nie? Wiem, że trochę jest monotonia, bo są codzienne odcinki z kolonisty, ale to tak naprawdę nawet gdzieś tam i też spoko, bo macie ten właśnie content cały czas na tym YouTubie. Ja na Twitchu jestem te 3 dni, a całą resztę te dni, których mnie nie ma, to po prostu siedzę i drucę nowe modele, nie? Dla was. I na mapy, i dla was, także dzieje się ogólnie. Dzieje się trochę. Dobra, nie wylewam reszty, tylko teraz na gospo. Dzięki spocony ziemnior 69 za followa. Fajne to malowanie beczki. Fajnie, nie? Mi się podoba. Właśnie wyszła taka. No, taka miętowo-niebiesko, miętowo-szaro z żółta, nie? Żółta. Więc jest git. Dobra, kierunkowskaz. Tutaj zajeżdżam. I Marshall naprawdę teraz wygląda nieźle, nie? Gdzie to może pojedziemy przez stodołę? No, od razu przez stodołę pojedziemy, będzie mi się lepiej na pewno napełniać. O, tak może zawiniemy. Dobrze, tam nic nie stoi w tej stodole, wszystko jest puste. A, no i to jest ogólnie przyczepa, klasycznie jak to była na polskich gospodarstwach. Gdzie stoi przyczepa? Oczywiście w silosie. No to się ładuje, ja wam pokażę. Tu stoi przyczepa. W silosie. Nie, ten silos mi się mega podoba, nie? No zobaczcie to. Jeśli jak to będzie kiszonka robiona, to już masakra, nie? Mam też ogólnie szczerą nadzieję, że na kiszonkę przyjedzie mój stary kolega, który prowadził mnie live na YouTubie. Pewnie znacie Krzysztofa. I on dzisiaj, znaczy on dzisiaj nie, ale no, ma ogólnie w planach do mnie wpaść. Więc dobrze było to zobaczyć. Byście zobaczyli, jak to dokładnie się jedzie, nie? Bo byśmy mieli wtedy odcinek taki fajny, bo on by sobie jeździł tym kombajnikiem swoim, a ja bym tutaj ogarniał odwóz, nie? Myślałem, że Arek? Nie, Arek to raczej nie. Ale no, więc przyjedzie Krzysiek mi po prostu pomóc i raczej przyjdzie ze swoją sieczkarnią. Więc ja niestety nie mam, więc po prostu od niego od razu wykupił usługę na to. Także spoko. Ty, fajnie to leci, kurczę. Dojedziemy do końca. Pojedziemy chyba za tam, żeby z górki pojechać, nie? Nie będę już mać tutaj tego MC-ta pod górę. Tylko po otwarciu normalnie pojedziemy, a tam i tak jeden przez środek został. To spoko. Jest marzec, w kwietniu jeszcze nie, ale w maju będą się na kosy, więc jeszcze się zobaczymy na wiosnę na pewno. Co on tak zwalnia pod tą górę? Ty, a nie trzeba go przesadnie trochę naprawić? Ty, trochę trzeba go naprawić. Gdzieś jeszcze by pasował podokręcać trochę. A, to się potem ogarnie. Zobaczmy sobie ten. Wcimy tura. Dobra, wjeżdżam na pole. Już mogę się rozlewać chyba, nie? O, tu już zaczniemy rozlewać, dobra. Tu akurat beczka nie ma tego, co mają na przykład wszystkie rodzaje siewek. Mają coś takiego, że ono właśnie, jeżeli jest nawiezione już 100%, powiedzmy więcej nie nawiezie, to mimo, że jest animacja, to już nie nawozi po prostu i tyle, nie trzeba tego wyłączać. A tu nawet widzę, że jest ten taki problem, że
Jak włączysz, to tak się leje i tak się leje. No czasami to jest dość logiczne, nie? Nie, nie, nie. Nic takiego, Sebol. Tylko też, Sebol, proszę, wybieraj dobre TikToki, nie jakieś takie shity, nie? Bo jak mam skipować słabe TikToki, to średnio, nie? Dobra. A my jedziemy. Wszystko nawiezione. No i co, teraz odsiadamy sobie potem do siuntki. I wiecie, i będziemy jechać, nie? Będziemy jechać na to poletko. O które TikToki? Jak skończy nagrywać ten odcinek, to pojedziemy na TikToki potem, nie? Więc już jeszcze niedużo mi zostało. Kurde, jest tak ciasno na tym gospie. Co? A chyba nadwiadę sobie normalnie tutaj tym MTZ-em do stodoły. Odstawię sobie tą beczkę gdzieś tutaj w dole. Tak na równo postawię. Jak broni będę otwierał, nie? Okej. Okay. Gasimy sobie, spoko. I przejdę sobie teraz, nie wiem, tędy przejdę. A, już teraz tutaj dobramy. Aha, okej. Okay. Spoko. To jest chyba odczepione, nie? Tak, dobra. To się tam do siuntki. Nawet jak mówię tutaj, nie bawiłem się za bardzo. O, czwórkę wbiję. Nie bawiłem się za bardzo w mycie tej 60, bo wiecie. No po co, nie? Skoro tak zaraz będzie upierdzielona w innym kolorem, nie? Także fajnie. Ja bym tam te brony posiewne. Postawiłem teraz konfigurację po prostu ich na brony zwykłe. I przez to mogę działać. Kurde, mam jakąś taką zgagę, masakra. Masakra, co ja powiem. Dobra, jest? Jest. Nie lubicie... Właśnie. Znaczy tu przy takiej zgagnie, jak was ktoś tak wdrapie, nie? W gardle. Kas jak nic? Ja wczoraj tylko piwko jedno wypiłem. Taki kas. Dobra, siuntka elegancko jedzie. Nawet to w ogóle kolorek pasuje. Tych bron. Do 60. O! Dobra, wyjeżdżamy sobie tak. Jest już widzę komentarze ludzi, nie? Coś ty zrobisz tą 60? Po co ten tuz z przodu? Nie, według mnie ładnie wygląda. Jest zarąbiste. Coś innego. Piątka, piątka. Nie, bo nie jestem alkoholikiem. A nie chodzi mi o alkoholizm, tylko o zgagę gościu. Zresztą, ja tylko jedno piwo piję, to nie jest alkoholizm, nie? Wiesz, potrafię się kontrolować, obiecuję, obiecuję, naprawdę. Dobra, poszło to? Poszło. Od razu właściwie robimy sobie, wiecie, taką akcję z tym, że to się właściwie nam od razu mieli. To, co tam się rozlało i fajnie będzie podsiew, nie? Jest 14:57, myślę, że czas trochę mogę spowolnić, bo nie zdarzy się wyjść z tego jeszcze. Ekulazar, siemano, dzięki za follow. Nie, nie miałem, nie piję piwa. Ale zgaga jest... To nie jest kac. Zgaga jest po obiedzie po prostu. Wymodeluj obciążnik tego tura. Flagę Riota. Ciekawy pomysł. Ale chyba ten. Chyba raczej odpadam. A, to nie wiem, czy miałem. Nie wiem, czy się robimy z tym na odcinku. O, może i tak. Nie, bo to ma 3 metry chyba, nie? Więc trochę będzie do jeżdżenia. Mogę czwórką jeździć? O, panie. Czwóreczką idzie. Bronowanie. W ogóle fajna jest tekstura po bronach, nie? Nie jest takiego gruberu, tylko jest takich jakby wyskitu po talerzówce, więc fajna tekstura, trochę się udaje robić. Ja trochę żałuję z perspektywy czasu, że usunąłem, że sprzedałem tamte brony czwórki, ale one nie miały w ogóle konfiguracji na brony posiewne, to szkoda, nie? A trójki ma właśnie brony posiewne i brony zwykłe, więc to na pewno fajnie, nie? Miałcze, kerfuś, o kim mówisz? Dobra, teraz jest taka do końca. Ty, przecież to jest bronowanie, czemu ja się ten, czemu to podnoszę? Bronowanie powinienem jeździć, wiecie, bez problemu z tym, nie? A 60 miał czekę. Tak, nagrywam odcineczek, dokładnie. Zagrywam odcinek. A, znak zapytania pytasz. Tak, tak. Ale widzisz inny w ogóle banner? Bo on jak jest stream, to jest normalnie, wiesz. Coś takiego jest, jak jest stream. O, to jest post streama, mój banerek. Nie? A, tak jest na YouTube'a.
Można się rozejść. No tak, no tak. Dobra. Czym to w ogóle to zejdzie? Nie, powinno zejść chyba, bo to jest tylko niektóre pasy zostały, ale one chyba powinny sobie normalnie zniknąć, tak? Chyba znikają. Nie wiem, zobaczymy. Potem. A nie tak jak każdy. Co prosto? Co Kubicik mówisz? Zabronuj w 8. A, nie tak jak każdy to będzie prosto. Okej, dobra. Ty z chwilę miałem laga mózgu, nie? Ale tak za bardzo nie mogę się odwracać, bo wiesz, naszą tego traka, który tutaj nie zrobisz tak nagle, nie? Się odwracać coś. Kurde, ale tu ogień idzie z tym. Nie, normalnie się bronują te pasty, więc fajne. Nie, TikToczki? TikToczki będą... no zaraz, nie? Skończymy nagrywać ten odcinek i mam TikToczki. Wiesz co chodzi. Za głośna ta świątka trochę. Może mam w sumie otwarte drzwi, więc... No i tak wyje. Jak wyje, nie? Tych kamieni szkoda, nie? Ale czekajcie, nie mogę usunąć potem wałami, bo się nie było siej kukurydzy, więc raczej się powała, bo kukurydzy się nie wałuje, nie? Czy można, ale no to po co, nie? Tak, jest agrupy, ten nagrywam odcineczek, dokładnie. Pamiętacie mi tego kursa? No bo mam turbo w nim, nie? I dlatego tak jest. Ja Mariuszka. A ty się to w ogóle siedzisz na tym streamie? Myślałem, że poszedłeś sobie. Ale mi jesteś miło, miło dla mnie. Ty myślisz idealnie po prostu z tym wyrobię, nie? Na odcinku. Perfekto. Dawaj w, ósemkę bronuj, a nie prosto. Bo każdy prosto bronuje na it. To się ludziom nudzi. A, tylko że potem tego nie ogarnę, nie? Co ty porobiłeś w tym polu. Znaczy lepiej tak bronować, nie? Co ty gadasz, kecheszek? Takie rzeczy były? Boże święty. No nie słyszałem o takim czymś, ale... Ty, ale IQ 300, nie? W sumie. Robić streama nagranego. Zacznij konopa. O Jezu, konop? IQ 300, nie? Patryk Z, siemano, dzięki za follow'a. Jeszcze w jedną stronę się przejedziemy chyba, nie? Konop nawet spoko. Nie wiem, jakoś tam nie śledzę tych komentarzy. Według mnie w ten... Jakby to powiedzieć. Hype na komentarzu się dla mnie skończył, nie? Tak samo jak hype na Fame MMA się skończył. Gdzieś tam widzę, że to trzeba skręcić jakieś tam wyświetlenia i to ludzie coraz bardziej oglądają, ale jakoś to dla mnie to już się skończyło, nie? Na przykład zwykle Fame wszystko oglądałem, potem zacząłem wszystkie te Fame nowe obstawiać, a teraz już nawet nie oglądam, nawet nie obstawiam, totalnie nic, nie? Gdzieś mi to po prostu tak już się trochę zadziło. Oglądasz sobie, no, znaczy bym chętnie zakawał się nie jesteś bardziej. Taki internetowy ziom, nie? Tam śledzi się raczej większość. Dobra, zrobimy sobie tak. Przejdziemy sobie w tą stronę i potem w drugą. Żeby nie było tak, że kończymy tam. A, Heiliga oglądasz? Ja Heiliga to w ogóle nie oglądam chyba. Może z jedną galę albo dwie? No, jakoś tak. Ten Heilig w ogóle jakoś mi nie siadnie. Więc tak to u mnie wygląda. Nie mam życia, więc co mam robić? Jak nie masz życia prywatnego, polecam ci wejść w modnik, nie? Gwarantuję ci, że ty w ogóle nie masz życia. Żadnego. Będę ci pytać o mody, będziesz ty ciągle klepał, cały czas poświęcony na to i tak będzie mało. Polecam w modnik wejść, naprawdę. Wiele osób dałoby dużo, żeby mieć tyle czasu, co ty, nie? No cześć Didi, trzymaj się. No. Także tego. A ja tu sobie zaraz zewnę. Za drzewem. Ty, no i fajnie wyszło, kurczę, myślałem, że naprawdę będzie z tym dłużej się schodziło. Bartek jest nie pisz tak, żeby skrywać. Chłopie, masz 13 lat, takie głupoty gadasz. Dobra. O. Przed lasem. No i w porządku, nic nie stało. Poprawi się. Elegancko robota skończona. Dobra. Pusto chyba, nie? Pusto. Piątkę od razu. I wracam na chatę.
Tu w ogóle fajnie klimacie tego Gospa, nie? Jakoś tak mi się ona podoba, kurczę. Są takich fajnych szarych teksturach jest ta mapka. Szara jest, nie? Nie lubię farming tak bardzo mapkę poszarzył. Ale wydaje mi się to akurat na plus. Bo w farmingu 19 była taka bardzo zielona, taka bardzo żółta. A teraz jest taka bardziej szara, taka trochę bardziej realistyczna mi się wydaje, nie? Kiedy pora być za Modhubie? Nie mam pojęcia, trzeba pytać Modhuba. Dobra, kończymy odcineczek. Dzięki, żeście byli. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Życzę wam oczywiście wszystkiego dobrego. I wpadajcie na kolejne streamy, odcinki. Masz silos, kamera się włączyła jeszcze. Dzięki za odcinek, trzymajcie się do kolejnych oczywiście. No i cześć. Pa, pa.